Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić telefon Huawei P9 Lite 2017, w którym wymienię ramkę, wyświetlacz, ekran dotykowy. No i jak zwykle do oglądania filmu serdecznie Was zapraszam. Aby skrócić film, link do demontażu tylnej szybki umieściłem w górnej prawej części ekranu. Odkręcamy dolną płytkę i tu mamy wkręty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wyciągamy osłonę. Wyciągamy taśmę. Taśmę odkładamy na bok. Włączamy ekran. Okay. Wytworzymy płytkę elektroniczną. Najpierw tu, ok. Ściągamy ramkę. Bardzo ładnie zeszła nam płytka drukowana. Możemy odłożyć ją na bok. Mamy teraz do dyspozycji dwa panele. Jeden uszkodzony, jak widać po lewej stronie, ten u dołu ekranu, i drugi, który jest obok, ten nowy do wymiany. I musimy w tej chwili przełożyć elementy ze starej obudowy do nowej. I wygląda to tak, że przyciski są tu umieszczone i złącza są pod nimi, łącznie z tą płytką. Nowy element nie ma tutaj płytki. Przyciski owszem ma, ale płytki, jak widać, nie ma. I musimy tą płytkę, tą właśnie tu, z tym złączem, o, tym tutaj, musimy przełożyć w to miejsce, które teraz pokazuję. Następnie musimy przenieść głośnik, który jest tutaj w tym miejscu umieszczony, i z tą płyteczką w miejsce nowej obudowy, czyli tutaj. Podgrzejemy ten element. O, jest ok. Spróbujmy teraz wyjąć tą płytkę. I tą płytkę możemy teraz przenieść do nowej obudowy. Sprawdzamy, czy dobrze została płytka osadzona. Sprawdzamy również, czy styki nam dobrze kontaktują. Słychać trzask przycisków, jest dobrze. Następnie umieszczamy tą płyteczkę, która jest w tym miejscu, na swoje miejsce. Przekładamy teraz głośnik do nowej obudowy. Trzeba uważać, by nie uszkodzić delikatnej części głośnika. O, jest ok. To jest głośnik,
Jego teraz przełożymy do drugiej obudowy. Przekładamy. Dociskamy, jest OK. I zostaje nam jeszcze jeden element, to jest ta płytka drukowana, którą przełożymy w to miejsce. I przekładamy. Inaczej Wam nie wejdzie, bo tu takie są wycięcia, tu w tym miejscu takie wycięcie jest, które uniemożliwi Wam przypadkowe, błędne w umieszczeniu tej płytki. Usuwamy zabezpieczenia fabryczne w postaci folii. Okay. I umieszczamy płytkę. To jeszcze ważna czynność, którą warto nie pominąć. Mam na myśli te miejsce, które się grzeje, to jest procesor. I warto byłoby wyczyścić je ze starej pasty. Następnie nanieść nową. Ja użyłem, akurat miałem pod ręką MX4. Ważne jest to, żeby nałożyć tu pastę, żeby ten element się nie przegrzewał podczas pracy telefonu. Ja to teraz zrobię. Do wyczyszczenia użyję alkoholu IPA Plus. Bardzo dobry, skutecznie czyści, także naprawdę polecam. On się nadaje do wielu zastosowań i na przykład do takich właśnie, jakie w tej chwili prezentuję. Czyli wyczyścimy i teraz zobaczcie, naniosę nową pastę, która nam zapewni optymalne chłodzenie. Oczywiście nakładamy nie za dużo, żeby nie przesadzać, bo to troszeczkę wystarczy. O, taka mała kulka i jest dobrze. Przystępuję teraz do składania komórki. Oczywiście warto sprawdzić, czy ten element, który otrzymaliście, mam na myśli obudowę z ekranem, jest dobra. Warto byłoby przed zamontowaniem sprawdzić, czy dobrze wszystko funkcjonuje. Ja ten etap podczas wkręcenia filmu pominę, bo trwałoby to zbyt długo. Więc sprawdzenie to zrobiłem poza ekranem, a ja Wam pokażę już czysty montaż, żeby złożyć cały telefon, smartfon w całość. Zaczynamy. Wkładamy płytkę na swoje miejsce. Zakładamy płyteczkę. Ona ma też swoje miejsca. Układamy przewód antenowy, żeby on tu ładnie nam w swoim rowku się umiejscowił. Zostało jeszcze sprawdzenie, czy obudowa z wyświetlaczem funkcjonuje prawidłowo. Ja sobie załączę zasilanie. Wszystko działa jak powinno. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Jeżeli mi się podobał, to łapka w górę, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, trzymajcie się, cześć.